Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w siedzibie Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej na sali szkoleniowej podczas akcji krwiodawstwa. Akcja krwiodawstwa dzisiaj właśnie u celników. Z czym jest związana? Czy dzisiaj jest jakiś szczególny dzień dla Was? Tak, 26 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Celnictwa. Jest to święto wszystkich celników na świecie. Skąd pomysł na akcję, na czym będzie polegała, kto ma prawo, kto będzie chciał wziąć w niej udział? Pomysł na akcję wziął się stąd, że od prawie 2 lat przy Urzędzie Celno-Skarbowym funkcjonuje Klub Krwiodawców. Postanowiliśmy uczcić ten dzień w jakiś taki nietypowy sposób, dlatego zorganizowaliśmy tę akcję. Może wziąć w niej udział każdy, kto zechce oddać krew, podzielić się tym darem. Przede wszystkim służby mundurowe, z którymi współpracujemy, ale jesteśmy otwarci także na cywili. Krwiodawstwo jest popularne wśród pracowników służb celnych? Tak, jest popularne, ale naszym zadaniem jest jeszcze szersza popularyzacja tej działalności charytatywnej. Czego spodziewasz się Ty jako organizator i w ogóle bialska jednostka po tym dniu? Dużo osób zgłosiło się do tego, żeby wziąć w niej udział. No i oczywiście warto wspomnieć o tym, że oddając krew ma się automatycznie dzień wolny. W pandemii nawet 2 dni wolnego. Właśnie. Także warto korzystać, warto oddawać krew, jeżeli ktoś nie chce tylko dlatego, żeby pomóc, to niech oddaje dla własnych profitów. Spodziewamy się przyjąć 35 do 40 osób, także no myślę, że to będzie dobry zastrzyk dla lubelskiego krwiodawstwa. Wzbogacimy zasoby krwi, których niestety w pandemii brakuje.